Dzień dobry Państwu. Pozwólcie, że ja jednak teraz usiądę. I poproszono mnie o przedstawienie zagadnienia Zadruga jako ruch narodowy. I na samym wstępie trzeba powiedzieć, że Zadruga, ruch zadrużny jest jednym z dwóch postaci polskiego nacjonalizmu. Polski nacjonalizm istnieje w dwóch postaciach. Najbardziej znaną tą postacią klasyczną, kanoniczną jest endecja, czyli ta narodowa demokracja, czyli nacjonalizm chrześcijański, który jest najbardziej też liczną i najbardziej zauważalną historycznie postacią. Natomiast ruch zadrużny jest tym nacjonalizmem niechrześcijańskim, nacjonalizmem często określanym mianem neopogańskiego. I pomijając już, na ile to jest klasyfikacja, powiedzmy, adekwatna, ale to właśnie będzie wychodziło w trakcie, i jest pod względem ideologicznym całkowicie samodzielną postacią. Nie jest jakimś kolejnym odpryskiem od tego głównego nurtu nacjonalizmu, tylko jest czymś odrębnym. Czymś, co ma po części własne źródła, które częściowo są te same, co dotyczą nacjonalizmu chrześcijańskiego, czyli to są źródła wczesny ruch narodowy, wczesna endecja. Ale oprócz tego są te źródła inne, o których tutaj za chwilę. Tak więc reasumując tą część mojej wypowiedzi, o ile pod względem skali liczbowej, znaczenia, roli historycznej, to nacjonalizm chrześcijański jest tutaj główną postacią polskiego nacjonalizmu, o tyle pod względem samodzielności ideologicznej, to także ruch zadrużny jest czymś samodzielnym. Jest drugą samodzielną postacią polskiego nacjonalizmu. Jakie są źródła? Poza tym, co jest wspólne, to znaczy wspólne jest to, co jest najwcześniejszym elementem w polskim ruchu narodowym, czyli wczesny dorobek Balickiego, Popławskiego i Dmowskiego. Przy czym jest to dorobek, proszę zwrócić uwagę, co wiele razy było mówione, co występuje w literaturze przedmiotu, więc nie będę się nad tym rozwodził specjalnie. Dorobek jeszcze pozbawiony tego związku z chrześcijaństwem, w szczególności z katolicyzmem. Jest to dorobek często wiążący się z wpływami pozytywizmu, to jest klasyka, to wszyscy wiemy, ale to trzeba powtórzyć, jakie wywarł swoje piętno na umysłowości Dmowskiego i Balickiego. Poza tym u Jana Stachniuka, czyli twórcy koncepcji zadrużnej, jej najwybitniejszego jak dotychczas przedstawiciela, mamy też inne źródła całkowicie własne. Na pewno jednym ze źródeł jest myśl Fryderyka Nietzsche, dość dobrze znana w Polsce od bardzo dawna. Przypomnę, że takie tłumaczenia najważniejszych rzeczy, chodzi o te tłumaczenia Berenta, ale nie tylko, to już jest początek XX wieku, prawda? Nietzsche był bardzo wcześnie tłumaczony na polski, pomijając to, że Stachniuk znał niemiecki, więc mógł sobie czytać w oryginale, ale tutaj ten dorobek Nietzschego jest oczywiście bardzo wyraźny, bardzo widoczny. Jest to dorobek właśnie z pierwszej ręki. Sam Stachniuk w Dziejach bez dziejów określa swoją koncepcję jako kolektywny nietzscheizm. I tutaj właśnie trzeba powiedzieć coś na temat tego wpływu nietzscheizmu, kolektywny nietzscheizm. Jak wiadomo, nietzscheizm jest indywidualistyczny, tak? Stachniuk bierze z Nietzschego jego krytykę chrześcijaństwa, jego ideał jednostki, ale jest zwolennikiem tezy, że jednostka może rozwijać się wyłącznie we wspólnocie. Jest kolektywistą, tak? I tutaj oczywiście od niczego odchodzi w sposób zdecydowany, tak? Drugim takim źródłem jest dorobek Maxa Webera z jego badania, no nie tylko jego, bo to ten nurt szereg badaczy kontynuowało, ale jeżeli mówimy o latach 30. XX wieku, czyli kiedy powstają pierwsze z prace Stachniuka, to tu mówimy o Maxie Weberze i jego znanej powszechnie tezie o związku etyki protestanckiej z rozwojem kapitalizmu, z rewolucją kapitalistyczną i z tym postępem, który się w związku z tym dokonał. Było to niewątpliwe źródło inspiracji dla Stachniuka, który zresztą się na Webera także w pewnych miejscach powołuje. Jeżeli Max Weber, to także w jakimś stopniu Stanisław Brzozowski w jego ostatnim okresie. Ja przypomnę, że Brzozowski, który jest dzisiaj tak zawłaszczany, można powiedzieć, przez lewicę w całości,
Nawet neokomuniści z krytyki politycznej założyli stowarzyszenie, które jest imienia Brzozowskiego. Brzozowski miał w swoim życiu no, takie trzy bardzo wyraźne etapy rozwoju. Tak? Początkowo był rzeczywiście jakimś takim klasycznym marksistą, to wszyscy wiemy. Natomiast ten trzeci etap rozwoju to jest już to, co jeden z badaczy dorobku Brzozowskiego, Stanisław Suchodolski, nazwał nacjonalizmem proletariackim. Kiedy to Brzozowski ewidentnie mówi, że postęp jednostki i społeczeństwa może być osiągnięty w ramach narodu, że naród jest czymś niezbędnym do rozwoju jednostki, że te reformy społeczne, których był zwolennikiem, są właśnie dla narodu, a nie dlatego, że one same w sobie są jakby potrzebne do realizacji i że pytać o naród, czy ma być niepodległym, to jest takiego pytania sobie nawet nie można zadawać, ponieważ to oznaczałoby pytać, czy chce się być człowiekiem, czy nie chce się być człowiekiem. No jak ktoś nie chce, no to nie ma problemu już wtedy, tak? Więc tutaj pamiętajmy, że chodzi o ten trzeci okres Brzozowskiego, ten trzeci okres niedokończony. Pamiętajmy, że Brzozowski umiera przedwcześnie. Prawda? Nie był myślicielem, który się zdążył do końca wypowiedzieć. W jakimś też jego źródłem jest dorobek tych XIX-wiecznych polskich filozofów i publicystów, którzy odwoływali się do słowiańszczyzny jako wartości kulturowej, która może być źródłem inspiracji dla współczesności. To inspiracji nie tylko jako tam, nie wiem, że dodaje inspiracji do motywów plastycznych, tak jak tam dała, nie wiem, Stryjeńskiej, prawda, inspiracje do motywów plastycznych takich czy innych, ale tu chodzi również o cały kształt narodowej kultury i tu jest taki nurt też już opisany w literaturze, więc tylko zasygnalizuję, który idzie od czasów Zoriana Dołęgi Chodakowskiego, czyli Adama Czarnowskiego, pseudonim Zorian Dołęga Chodakowski, który w swojej takiej pracy o Słowiańszczyźnie przed chrześcijaństwem końcówka lat drugiego dziesięciolecia XIX wieku, napisał, że od momentu, w którym zostaliśmy krajem chrześcijańskim, no, zerwała się pewna ciągłość kulturowa i staliśmy się jakby sami sobie cudzymi, tutaj używając tego jego języka. I szereg publicystów, myślicieli, poetów, bo tu zarówno takie postacie jak Trętowski, ale na przykład jak Berwiński, który no jednak przede wszystkim był literatem bardziej niż myślicielem, akcentuje ten właśnie wątek wartości słowiańskich źródeł kultury dla odrodzenia narodowego. Zresztą olbrzymi nurt poszukiwań etnograficznych w XIX wieku, który był praktykowany przez bardzo wielu literatów, etnografów, amatorów, miłośników starożytności, wiązał się właśnie z taką nadzieją. Taką nadzieję wyrażał zresztą też wprost, eksplicite, polski romantyzm. No, przypomnijmy pieśń Wajdeloty Mickiewicza, prawda, o pieśni gminna, to Arko Przymierza, tak? Czyli gminna w sensie ludowa. Prawda? Więc to nie było coś takiego oderwane całkowicie od można powiedzieć, głównego nurtu kultury narodowej, te sięgnięcie do słowiańszczyzny. I tutaj, jeżeli chodzi przynajmniej o postawę wobec tych źródeł kultury, że one mogą nie są jakimś tam zabytkiem, jakąś zaprzeszłością, tylko są źródłem inspiracji, to tu możemy też powiedzieć, że jest to jedno ze źródeł myślenia zadróżnego. Chociaż tu jasno trzeba powiedzieć, że Stachniuk odrzucał takie, można powiedzieć, taką naiwną, sielankowatą wizję słowiańszczyzny jako czegoś takiego jakby zrealizowanego chrześcijaństwa. To zdecydowanie odrzucał i wyśmiewał, tak? To żeby było jasne. I to, jeżeli chodzi o takie źródła, najważniejsze myśli. I ponieważ pamiętajmy, że oryginalność myśliciela rzadko polega na tym, że myśliciel mówi coś całkowicie nowego, całkowicie niespotykanego. Bardzo często jednak jest tak, że oryginalność myśliciela polega na tym, że
jest w stanie dostrzec rzeczy aktualne i nowe w czymś, co było wypowiedziane wcześniej. Tak? Tylko w innym układzie społecznym, w innym układzie historycznym, w innym układzie kulturowym. Teraz co do samego przesłania. Przesłania zadróżnego. Stakniuk zastanawiał się nad przyczynami słabości dziejowej Polski, która przecież była krajem o potencjale olbrzymim. Fascynowało go to, dlaczego kraj, który w XVI wieku miał wszystkie zadatki na bycie mocarstwem, i to mocarstwem nie wyłącznie jednowymiarowym, mocarstwem, wiecie, tam militarnym, jak Związek Sowiecki, tak? Czyli w jednym tylko wymiarze, ale mocarstwem w bardzo wielu wymiarach, także w wymiarze kulturowym, także w wymiarze gospodarczym. To w XVIII wieku zniknął z mapy, tak? I jego rozważania doprowadziły go do tezy, że to charakter narodowy jest podstawowym czynnikiem rozwoju. To, jacy ludzie są jako społeczność, to jak się zachowują w życiu zbiorowym, decyduje o powodzeniu lub niepowodzeniu wspólnoty, jaką tworzą. Czyli jeżeli mamy do czynienia z narodem, który jest wewnętrznie zdyscyplinowany, ceni oświatę, ceni sobie pracowitość i pewną, powiedzmy, twardość, pewne niepoddawanie się, tutaj mówimy o elementach etosu kalwińskiego zwłaszcza, no ale przecież nie wyłącznie, to cechy te będą się ujawniały nie wyłącznie w jego kulturze i nie wyłącznie w tym, że lepiej czy gorzej poszczególne jednostki będą starały się zrealizować ten ideał, no bo wiadomo, że człowiek jest człowiekiem i że ideały się rzadko realizuje w pełni, ale że te cechy się przejawiają w życiu zbiorowym, w całości działania społeczeństwa rozumianego jako organizm. Tutaj trzeba powiedzieć, że w tym czasie na ogół jednak uważano, że naród jest i społeczeństwo to są realne byty, tak, istniejące, realne ciała zbiorowe, nie są hipostazami tylko, nie są wyłącznie, jak chcieliby liberałowie czy libertarianie, wyłącznie zbiorem jednostek na określonej przestrzeni, prawda? Dzisiaj to zastrzeżenie trzeba zrobić, wtedy to było dość oczywiste, że coś takiego jak naród istnieje i nie jest wyłącznie jakimś tam pustym pojęciem, tylko że jest realnym bytem istniejącym tak samo, jak istnieją te meble, przy których tutaj siedzimy, tylko oczywiście w inny sposób istniejących, tak? Będącym czymś realnym, ale jego realność przejawia się w innej postaci. Zatem charakter narodowy jest tym podstawowym czynnikiem rozwoju. Czynniki inne, takie jak położenie gospodarcze czy czynniki rasowe, uważał za drugorzędne. W związku z czym, bo to jest bardzo ważne pytanie, jak się ten charakter kształtuje, co go tworzy. On używał dużo wielkiej ilości neologizmów. Jednym z takich neologizmów była ideomatryca. Ideomatryca to jest całościowy system wychowawczy danej społeczności. Coś, co odciska, tak jak matryca w glinie w naczyniach, odciska określone wzory, prawda, i te wzory są mniej więcej te same, przynajmniej na tym samym materiale, na tej samej glinie, to tak samo ideomatryca. Ideomatrycą jest ten zestaw wartości, który mówi, co jest dobre, co jest złe w danym narodzie, jaki jest jego ideał społeczny, i odciska się cechy tej ideomatrycy poprzez wychowanie, a także poprzez literaturę, całokształt kultury narodowej. No ale pytanie, skąd się te najważniejsze wartości biorą, prawda? Skąd różne elementy tej ideomatrycy wiedzą, co mają odciskać? I odpowiedź jest taka, że odpowiedź Stachniuka, że ostatecznym źródłem tych wartości, które ideomatryca odciska w poszczególnych pokoleniach, wytwarzając takie egzemplarze dwunożne, mniej więcej podobne do siebie, kulturowo podobne do siebie, to ostatecznym źródłem tego systemu wartości jest jednak religia. Także dlatego, że ona jest najbardziej powszechna, jej przesłanie dociera do wszystkich, także do, no, powiedzmy, nawet analfabetów. Prawda? No, dzisiaj w ogóle analfabetów nie ma, tak? No, w jego czasach to pamiętajmy, że było inaczej trochę.
Jeżeli religia, no to w takim razie jakie cechy odciska na Polakach katolicyzm, czyli to, co według endeków jest istotą polskości. Wszyscy znamy ten cytat z Romana Dmowskiego, tak? Że katolicyzm jest istotą polskości, a nie dodatkiem czy zabarwieniem. No to jeżeli tak, to co jest treścią tej istoty? I Stapniuk zwraca uwagę, że jedną z treści tej istoty jest to, co on nazywa personalizmem. Ja strasznie nie lubię używać tego słowa, bo dzisiaj personalizm znaczy trochę coś innego. W historii filozofii jest to pewien kierunek filozofii katolickiej po prostu, tak? I jakby z tym znaczeniem Stapniukowym to on ma niewiele znaczenia. Ja polonizuję ten termin Stapniuka jako osobniactwo. Cóż to takiego jest ten personalizm, osobniactwo? Otóż to jest taka postawa, która zakłada, że jednostka realizuje, widzi siebie tylko i wyłącznie jako oddzielną jednostkę, która realizuje swój własny interes, a wspólnotę i inne jednostki wyłącznie jako środki do realizacji swojego interesu. Personalizm jest takim, można powiedzieć, no, egoizmem społecznym, z tym, że pamiętajmy, że ta jednostka nie postrzega tego jako egoizm w żadnym razie. Postrzega takie zachowanie jako coś normalnego, jako coś, co jest naturalne. I personalizm jest, z personalizmem wiążą się dwie konsekwencje, kwietyzm i hedonizm. Jeżeli widzimy siebie jako jednostkę, która powinna się tam zrealizować, no to z tego, co ją kształtuje, to znaczy z katolicyzmu, płynie również takie przekonanie, że rzeczy ziemskie są, powiedzmy, mało ważne, ponieważ, no cóż człowiek by, tu cytując oczywiście jednego katolickiego autora, cóż człowiek by zyskał, gdyby cały świat zdobył, jeśli by na swojej duszy uszczerbek poniósł, prawda? Więc energia tej jednostki kieruje się w stronę ewentualnie doskonalenia swojej duszy, doskonalenia siebie, natomiast w znacznie mniejszym stopniu myśli ten ktoś o sprawach społecznych, sprawach publicznych. Myśli o nich o tyle, o ile mu nie przeszkadzają w tym doskonaleniu moralnym ewentualnie siebie. Taka postawa dążąca do doskonalenia moralnego, no żeby się doskonalić, potrzeba jest jednak pewnego spokoju, ona wiąże się także z kwietyzmem, najzwyklejszym w świecie kwietyzmem. Postawą taką, że niechaj wszędzie będzie wojna, byle polska wieś spokojna i nie widzimy siebie jako elementy czegoś, czy większej całości. Personalizm jest odwrotnością myślenia holistycznego, o tak to ujmijmy najkrócej. Natomiast za druga jest właśnie przykładem myślenia holistycznego. Myślenia takiego, że świat jest systemem naczyń połączonych i wszystko ma wpływ na wszystko. I ten indywidualizm kwietystyczny wyraża się w takiej postawie lekceważenia spraw publicznych, a jeżeli już załatwia się jakieś sprawy publiczne, to się to czyni jakoś tam doraźnie, powierzchownie, bez sięgnięcia do korzeni problemu. Jest ideą personalistów to, co Stachnuk nazwał katolicką harmonią społeczną. Taka sytuacja, w której jest wymagane od nas jest jak najmniej, żebyśmy mieli może jak najwięcej spokoju. Ja kiedyś zażartowałem, że ta katolicka harmonia społeczna, której Stachnuk dostrzegał urzeczywistnienie w epoce saskiej, to jest taka sytuacja, w której na żadne urzędowe pismo nie ma żadnej odpowiedzi, ale ani odbiorca, ale ani nadawca również nie czują się zdziwieni z tego powodu. Epoka saska, która, przypomnijmy, pozostawiła w Polsce dobre wspomnienia, tak na marginesie. I skłonność nasza, skłonność Polaków do właśnie tego, takiej właśnie kwietystycznej harmonii, którą Stachniuk nazwał taką recydywą saską, to znaczy takim powrotem do tego saskiego ideału, gdzie państwa prawie nie ma, mamy święty anielski spokój, możemy robić mniej więcej to, co uważamy za słuszne. Uważamy za słuszne zaspokajanie swoich jakichś podstawowych potrzeb i stworzenie warunków do takiego świętego spokoju i takiej wegetacji.
wyłącznie, że społeczność polska jako instynktownie, bezwiednie, nie formułując tego, wraca do takiego stanu. Osiągnęliśmy to w epoce saskiej, no i zakończyło się rozbiorami. Być może gdybyśmy byli, nie wiem, Islandią, to nie byłoby rozbiorów, tak? No bo nie mielibyśmy sąsiadów, tak? Ale to zakończyło się rozbiorami, mieliśmy sąsiadów wychowanych inaczej. W 1918 roku odzyskaliśmy niepodległość i Stachniuk zwrócił uwagę, że lata 18-26, w których było kilkanaście rządów, to nawet specjaliście, ja jestem historykiem z wykształcenia, ale gdybyście mnie Państwo zapytali o tych wszystkich premierów, to bym tego nie wymienił. To nawet specjaliści ewentualnie tylko od epoki pamiętają. I wszystko zakończyło się, oczywiście się musiało zakończyć przewrotem majowym, tak? Czyli jakąś próbą siłowego, powiedzmy sobie, siłowej reformy. Tak jak epoka saska zakończyła się, no, zanim rozbiorami, zakończyła się próbą jakiejś naprawy, a tą próbą był oczywiście no, Konstytucja 3 maja, mówiąc najogólniej, tak? Też notabene wprowadzona przy pomocy zamachu stanu, przypomnijmy, tak? Nie przy pomocy wolnej woli większości wyborców wychowanych na epoce saskiej, tylko przy pomocy pewnego podstępu, tak? Dokładnie opisanego w książkach historycznych, także nie będę tutaj czasu marnował na przypomnienie. I cóż, trzeciego, powiedzmy, pochodu recydywy saskiej to już Stachniuk nie zobaczył, bo umarł w 1963 roku. Ale ja myślę, że ten trzeci pochód recydywy saskiej po 1989 roku, kiedy jakby czynniki zewnętrzne znikły, które były zagrożeniem, ale nas jakoś może też imobilizowały do oporu, no to widzimy gołym okiem. Notabene pojęcie recydywy saskiej jest chyba jedynym pojęciem Stachniuka, które trafiło do publicystyki poza Zadrużnej, to znaczy używał ich parokrotnie Stanisław Michalkiewicz, no w końcu publicysta znany, prawda, jakby nie patrzeć. W jednym ze swoich tekstów używał również tego pojęcia Piotr Semka, też postać no, z głównego nurtu polskiej publicystyki obecnej, tej najnowszej, tak. Także to jest jakieś pojęcie, które jakoś tam do głównego nurtu trafiło i jeśli trafiło, to moim zdaniem jest to pośrednia też przesłanka, że coś w tym pojęciu było. Mamy skłonności do recydywy saskiej jako zbiorowość po prostu. I teraz jest pytanie oczywiście Stachniuka, co jako zbiorowość powinniśmy zrobić, żeby kolejna recydywa saska się nie powtórzyła. Stachniuk dostrzega w historii Polski od czasów saskich to, co on nazywał ciągiem reformistycznym, to znaczy próbę leczenia samych tylko skutków. To jest naturalnie pożyteczne, ale to jest próba leczenia skutków, tak? To znaczy nie sięgania do korzenia, do istoty. Sięgnięciem do korzenia byłaby przebudowa charakteru narodowego, przebudowa świadomości, przebudowa kultury Polski. To byłoby raz na zawsze pozbycie się ryzyka, że kolejna recydywa saska, powiedzmy, od środka wypłucze nam państwo, a sąsiedzi tylko te państwo dobiją. Po raz kolejny to będzie już taki, można powiedzieć, cios łaski w gruncie rzeczy. Dostrzegał ten ciąg reformistyczny w działaniach, no, ogólnie mówiąc, Sejmu Wielkiego, prawda, i obozu wprowadzającego Konstytucję 3 maja. Dostrzegał ten ciąg reformistyczny w działaniach obozu sanacyjnego. I zwracał uwagę, że niezależnie od tam rozsądnych takich czy innych postulatów cząstkowych, to znaczy, że trzeba, nie wiem, wojsko reformować, prawo reformować, administrację reformować, to, tamto, owamto, to wszystko nie zmienia podstawowej rzeczy, że nie sięga do wychowania nowego Polaka. A tylko wychowanie nowego Polaka zabezpieczyłoby naród przed obsunięciem się w recydywę saską. Ja tę część wywodów zilustruję może anegdotą. W dwudziestoleciu międzywojennym na Kresach problemem były nawyki higieniczne chłopa, który nie odczuwał potrzeby posiadania na przykład toalet w swoich zagrodach. W związku z czym premier Felicjan Sławoj Składkowski, który tak nawiasem mówiąc był generałem, ale on był także lekarzem, pułkownikiem, ale on był także lekarzem z zawodu. Więc on ten problem braku higieny dostrzegał. Administracyjnie nakazał, że mają być Sławojki właśnie, czyli te toalety. I jak chłopi na Kresach rozwiązywali problem? To jest powszechnie znane, ale jednak to trzeba przypomnieć. Najczęściej było tak, że we wsi budowano jedną Sławojkę przenośną na ukrytych drągach. Kiedy przyjeżdżał na inspekcję, czasami bywało, że i sam premier, to Sławojkę otwierano, a kiedy
przechodził do drugiego gospodarstwa, szybko ją przenoszono, bo była przenośna, opłotkami i ustawiano w tym drugim gospodarstwie. I w ten sposób problem higieny był rozwiązany. Rozumiecie Państwo, na czym polega słabość administracyjnych rozwiązań? Administracyjne rozwiązania, narzucanie siłowe nie przebudowuje wnętrza, nie przebudowuje ducha. Ten człowiek nie rozumie, dlaczego ma to robić, tylko ustępuje przed siłą. A tymczasem istotą jest to, żeby on miał to w środku, mówiąc najogólniej. Nie jest istotą narzucenie ludziom, nie wiem, patriotycznych mundurów. Istotą jest umundurowanie ich dusz. To jest istota przesłania zadróżnego, przynajmniej w tym punkcie. I teraz tak, Stachniuk dostrzega, że takie zjawiska jak kultura i spakkultura, ich walka jest zjawiskiem nie wyłącznie obecnym w historii Polski. Tak? Kultura, czyli wszystko to, co sprzyja przyrostowi siły z narodu, przyrostowi jego mocy sprawczej. To jest kulturą. To, co dąży ku wegetacji, do takiego kwietyzmu, to on to nazwał spakkulturą. Jest to kolejny neologizm, który stworzył. Jak mówię, on stworzył bardzo dużo neologizmów. Ja staram się tych neologizmów nie używać, ale niestety czasem trzeba, bo nie ma jak tego wyjaśnić. Tak? Więc za spakkulturę odpowiadał chrześcijaństwo, zwłaszcza katolicyzm. Zwracał Stachniuk uwagę, że protestantyzm, zwłaszcza w postaci kalwińskiej, ma te elementy twórcze i właściwie wychodzi poza spakkulturę. Także pamiętajmy o tym, że on dowartościowywał tę protestancką etykę pracy, no, opisaną przez Webera i tutaj myślę dość powszechnie znaną, dlatego że ona właśnie tworzyła człowieka innego, zdyscyplinowanego, pracowitego, silnego, wytrwałego, ceniącego wiedzę, człowieka twórczego, tak? Wychowanie kilku pokoleń w tym duchu stworzyło to, że Zachód zdominował, w pewnym momencie zdominował cały świat. Stachniuk później w takiej powojennej pracy Człowieczeństwo i kultura siłował te pojęcia, w języku tych pojęć przedstawić rozwój cywilizacyjny ludzkości. Zwrócił uwagę, że takie zjawiska jak spakultura są charakterystyczne nie wyłącznie dla chrześcijaństwa, ale dla kilku innych systemów, prawda? Tutaj zwrócił uwagę, że za spakulturę uważał islam, uważał hinduizm, ale już nie Shinto. Shinto, czyli religia narodowa Japończyków, była dla Stachniuka przykładem właśnie kultury, bo ona wychowywała właśnie Japończyka. Notabene to jest temat może dla politologa, bardziej niż dla historyka, którym jestem, więc ja się nim nie zajmę, ale fascynującą książką byłaby książka, której nikt chyba nie napisał, Topos Japonii w polskiej myśli politycznej. Zwróćcie Państwo uwagę, że trzej wybitni przedstawiciele polskiego życia politycznego, Dmowski, Piłsudski i Stachniuk, o Japonii mówili mniej więcej to samo. Była dla nich pozytywnym punktem odniesienia. Przypomnijmy, że Dmowski po wizycie w Japonii dopisał parę fragmentów do myśli nowoczesnego Polaka. Tak? Piłsudski również był pod olbrzymim wrażeniem Japończyków i tego, jak wydźwignęli się w ciągu dwóch pokoleń ze średniowiecza do roli mocarstwa kapitalistycznego. Prawda? Stachniuk dostrzegał tutaj tę siłę między innymi w shintoizmie. Czyli to nie jest tak, że każda religia jest spakulturą. To jest po prostu nieprawda. Ja wiem, że Państwo tu wszyscy na sali to wiecie, ale to trzeba czasami powiedzieć, ponieważ do stachniukowej krytyki katolicyzmu czasami przyznają się jacyś, nie wiem, antyklerykalni liberałowie, prawda? To jest po prostu absurdalne. Zwracam Panu uwagę, że ideał człowieka twórczego u Stachniuka to jest ideał człowieka także zdyscyplinowanego, prawda? Czyli w tym sensie Stachniuk nigdy nie był liberałem, prawda? I to, że... Aha, i jeszcze co podkreślić warto, no, krytykował chrześcijaństwo jako koncepcję, tak? Natomiast to nie jest to samo, co antyklerykalizm taki lewicowo-laicko-liberalny, ponieważ bardzo często ten antyklerykalizm lewicowo-laicko-liberalny jest w gruncie rzeczy takim chrześcijaństwem tylko bez Boga i kleru. Stachniuk na przykład zwraca uwagę, że realizacja ideału ewangelicznego jest spakulturowa, ponieważ wspólnota, która przyjmie za swój ten ideał ewangeliczny w postaci na przykład nieoddawania, nieodpłacania złem za zło, no to zginie, tak? Jest prosta. Wspólnota złożona wyłącznie z pacyfistów nastawiających drugi policzek jest skazana w konfrontacji ze wspólnotą
agresywną, jest skazana po prostu na zagładę, tak? Świadkowie Jehowy istnieją tylko dlatego, że istnieją w społeczeństwie, w którym jest policja, wojsko, sądy i inne takie rzeczy, tak? Jeżeli by, powiedzmy sobie, zbudowali społeczeństwo własne, w następnej chwili zostaliby zmieceni przez jakiegoś agresywnego sąsiada, prawda? Proste, oczywiste. Albo zmieniliby doktrynę, tak? No ale to wtedy już nie byliby tym, kim są, tak? Także bardzo proszę o tym jednak pamiętać, że Stachniuk krytykuje chrześcijaństwo za ideał ewangeliczny, a nie za to, że księża robią to czy tamto. To są w ogóle dwie różne rzeczy. Nie związane nawet ze sobą, można powiedzieć. Zło tkwi w ideale ewangelicznym. Zło tkwi w kazaniu na górze. Mówiąc tak bardzo brutalnie szczerze. Że właśnie u Stachniuka to nie jest tak, że są błogosławieni cisi, ubodzy i prostaczkowie, tylko właśnie odwrotnie. Trzeba cenić ludzi zdecydowanych, wytrwałych, silnych, ale także inteligentnych, tak? A nie tam prostego ducha, prawda? Bo ludzie prostego ducha nie dokonują wynalazków. Powstaje pytanie, jak Stachniuk widział próbę przebudowy kulturowej narodu polskiego. No, pozostawił po sobie taką książkę Drogi rewolucji kulturowej w Polsce. Wierzył w to, że można pewną systematyczną pracą i propagandą tej rewolucji dokonać, ale w gruncie rzeczy ten ruch nie wyszedł poza próby zaistnienia w życiu publicznym przy pomocy innych ruchów. To znaczy taką pierwszą próbą było powołanie Stronnictwa Zrywu Narodowego podczas okupacji na bazie części Stronnictwa Pracy, wykorzystując to, że dwaj sympatycy Stachniuka, tu mówię o Zygmuncie Felczaku i Feliksie Widywirskim, byli działaczami Stronnictwa Pracy i dokonali w tym stronnictwie rozłamu. Stachniuk i jego zwolennicy weszli do tego Stronnictwa Zrywu Narodowego i tam zabarwili jego ideologię, jego program o elementy zadróżne, między innymi o elementy takiego postulat takiej szybkiej przebudowy gospodarczej kraju, takiej industrializacji. I taki postulat, że wojna przebuduje charakter narodowy, uczyni go bardziej zdyscyplinowanym, wzmocnionym. Program Stronnictwa Zrywu Narodowego po wojnie był parokrotnie przedrukowany. Myśmy go też przedrukowali w jednym z numerów pisma Trygław, które wydajemy nie w tym, tylko w innym, ale to jest jakby dostępna rzecz. No oczywiście tutaj wiadomo, że wejście komunistów jakby całkowicie uniemożliwiło realizację tego czy jakichkolwiek innych programów, prawda, ze względów powszechnie znanych. Większość tego środowiska przyjęła taką postawę pozytywistyczną po wojnie. Prawdopodobnie było to też związane z tym, że postulat wzmocnienia gospodarki kraju, forsownej industrializacji, przebudowy przemysłowej, no komuniści także głosili, tak? Także tutaj mogli mieć zadrużanie nadzieję, że ta część postulatów zostanie zrealizowana. Jak wiadomo, tutaj w warunkach PRL-u ten ruch nie mógł funkcjonować nawet jako grupa intelektualna i trwanie tego ruchu zakończyło się w 1949 roku aresztowaniem Stachniuka i trójki jego współpracowników, procesem i wyrokami w sfingowanym procesie politycznym. Te sprawy są dość dobrze znane i opisane w literaturze przedmiotu, czyli można powiedzieć, że 1949 rok kończy, trwa działanie środowiska zadrużnego jako nie tylko pewnej koncepcji ideologicznej, ale także pewnego ruchu społecznego, którego początkiem, przypomnijmy, było pismo Zadruga wydawane w latach 37-39 w okresie wojny, to tak jak mówiłem, funkcjonowanie w ramach przede wszystkim Stronnictwa Zrywu Narodowego. Jakieś wpływy ideowe, zadrużanie też mieli na pewne mniejsze ugrupowania. Jeden z badaczy problemu, profesor Jarosław Tomasiewicz, zwrócił uwagę, że pewne wątki zadrużne pojawiły się w publicystyce i programie Miecza i Pługa, konspiracyjnego Miecza i Pługa. Jakieś wątki zadrużne pojawiły się także w programie Marginalnego Polskiego Związku Wolności w okresie okupacji, ale to wszystko się, jak wiadomo, kończy w roku 45, kiedy tutaj komuniści zdobywają władzę. Samo środowisko zadrużne po 49 roku, no, można powiedzieć, że przestaje istnieć jako środowisko. Po roku 1956 powoli to środowisko jakoś się odbudowuje, ale nie przejawia działalności zewnętrznej. To w gruncie rzeczy to jest
To jest grupa towarzyska zwolenników Stachniuka, skupiona głównie wokół jednego z jego uczniów, Antoniego Wacyka, mieszkającego we Wrocławiu. Dopiero rok 1989 i upadek państwa komunistycznego oraz upadek cenzury pozwala na stopniowe odradzanie się tej myśli. Ale odradzanie się tej myśli, i to trzeba też powiedzieć, na poziomie niszowym, najogólniej mówiąc, tak? I na sam koniec, ja oczywiście nie przedstawiłem całego tutaj dorobku, tylko takie elementy może najistotniejsze z naszego tutaj polskiego punktu widzenia. Natomiast ja rozumiem, że jest to taki wstęp do dyskusji również. Na sam koniec chciałbym się jednak odnieść do tematu, dlaczego ruch zadrużny był i jest jednak marginesem, tak? Dlaczego ta niechrześcijańska postać nacjonalizmu polskiego w Polsce jest całkowicie niszowa, dotychczas była w gruncie rzeczy tematem dla nielicznych naukowców, a na przykład czy w takich Niemczech, czy no, w niektórych innych krajach, krajach skandynawskich chociażby, czy na Litwie, ruchy rodzimowiercze, neopogańskie, odwołujące się do tradycji przedchrześcijańskiej, a jednocześnie narodowe, są czymś znacznie bardziej zauważalnym w życiu społecznym. Nie mówię, że tylko w życiu politycznym, ale w życiu społecznym, tak? W sensie takim, że w kulturze masowej. I wydaje mi się, że odpowiedź tkwi trochę w samym zadrużnym przesłaniu. Mianowicie Zadruga była na kontrze trzech obozów, które w XX wieku dominowały w kulturze polskiej, w polskim dyskursie publicznym. Zadruga była przeciwnikiem katolicyzmu ze względów takich, jakie powiedziałem tutaj w sposób, co jest oczywiste, nie wymaga powtórzenia. Zadruga była także przeciwnikiem komunizmu i marksizmu. Zwróćcie Państwo uwagę, z dwóch powodów. Pierwszy powód jest dość oczywisty, Zadruga uważała, że naród jest niezbędny dla tworzenia kultury. Człowiek nie może tworzyć jej w pojedynkę, a ludzkość jako taka jest abstraktem. Jesteśmy ludźmi poprzez to, że jesteśmy członkami jakiegoś narodu, jakiejś wspólnoty etnicznej, tak? I internacjonalizm był oczywiście czymś, co dzielił tutaj Zadrugę od komunizmu, niezależnie od tego, że zadrużanie wierzyli tam w planową gospodarkę i etatyzm w gospodarce. Ale jest jeszcze coś. Jeżeli mówimy, że to charakter narodowy, że to czynniki duchowe decydują także za pomocą pewnego systemu przekładni, tak? Nie bezpośrednio, ale za pomocą oddziaływania dalszego ideowego, decydują także o sukcesie materialnym narodu, jego sukcesie także cywilizacyjnym, no to jest to odwrócenie marksizmu. Prawda? No bo marksizm przecież, nie wiem, czy Państwo mieliście to na studiach, ale bo tu pokolenie młodsze to już chyba tak niekoniecznie. Ale przypomnę, że w marksizmie jest klasycznym, jest inaczej. Najpierw jest tak zwana baza, prawda, czyli siły wytwórcze, czyli poziom techniki produkcji, stosunki produkcji, jakie są, a dopiero na tej bazie wytworzona jest nadbudowa, czyli sfera kultury. I to ona jest pochodną bazy u marksistów, tak? No, u zadłużań jest akurat odwrotnie. To najpierw jest duch, a potem ten duch kształtuje materię, oddziaływuje na materię, pośrednio lub bezpośrednio. I duch rozumiany jako pewna etyka przede wszystkim, jako pewien model człowieka, jako pewien model tego, co chcemy, żeby było. W tym sensie ten duch to jest ta nasza wola w gruncie rzeczy, bo to jest to, co my chcemy, żeby było. To nie są koncepcje takie czy inne, ale to jest wyraz tego, jak chcemy, żeby wyglądał człowiek, żeby był urządzony świat, prawda? I to od tego się zaczyna, a potem się to realizuje w świecie materii. Natomiast u marksistów no to jednak jest odwrotnie, prawda? Więc tu także z ideologicznego punktu widzenia to było coś wybitnie, wybitnie niemarksistowskiego. To sobie trzeba powiedzieć jasno i otwarcie, tak? No, dodajmy jeszcze, że marksizm jest kontynuacją oświecenia, a oświecenie jest kontynuacją chrześcijaństwa, więc takie przekonanie na przykład, że wiecie, człowiek jest najwyższą wartością, wszyscy ludzie są równi, są w Zadrudze w gruncie rzeczy obce. Człowiek tak jako gatunek, jako ten człowiek przebudowany, prawda, ten człowiek, który jest, realizuje ten ideał zadrużny, jest człowiekiem twórczym, a nie człowiek każdy.
Zadrużanie głosili hasło tyleś wart, ileś stworzył. Czyli człowiek, który jest wyłącznie, mówiąc brutalnie, producentem kału, to jest wart właśnie dokładnie tyle, ile wyprodukował. Zatem tutaj także i w tym punkcie Zadruga będzie również te humanistyczne interpretacje marksizmu bardzo zdecydowanie odrzucać. Ale nawet z tego, co powiedziałem, wynika, że Zadruga jest również na kontrze wobec liberalizmu, takiego oświeceniowego liberalizmu, tego wywodzącego się z oświecenia, który w gruncie rzeczy jest taką świecką herezją chrześcijaństwa. Jest to takie chrześcijaństwo bez Boga, można powiedzieć. I bez Kościoła, tak? Ale z tym całym ideałem, którego wyrazem jest tutaj chociażby znane wam wszystkim przekonanie, że tutaj człowiek jest wartością najwyższą, tak? No jeśli człowiek jest wartością najwyższą, no to negujemy wszystkie inne w gruncie rzeczy, tak? No bo oznacza to, że nie może człowiek się poświęcać dla czegoś więcej, tak? To oznacza, że nie wiem, że załoga Westerplatte powinna skapitulować 1 września o godzinie 4:50, bo wtedy uniknęłaby strat, a człowiek jest przecież wartością najwyższą, tak? Rozumiecie absurd tego, co ja powiedziałem tutaj, ale takie są konsekwencje świeckiego humanizmu w gruncie rzeczy. Tego świeckiego, ateistycznego, a nawet antyklerykalnego. Stach dokładnie kiedyś napisał, że można być ateistą, antyklerykałem, agnostykiem, nawet aktywnym antyklerykałem, ale być w gruncie rzeczy chrześcijaninem pod względem systemu wartości. A on zwalczał system wartości, wiecie, a nie, jak mówię, tą czy inną instytucję. I w związku z czym Zadruga jest na kontrze do katolicyzmu, do komunizmu, ale także do tej lewicy liberalnej, do formacji oświeceniowej. Formacji oświeceniowej, czasami się mówi formacji masońskiej. Ja staram się tego masońskiego nie używać tak za bardzo, bo to od razu kieruje nas w stronę tego, że to jakby instytucja jest winna. Winne są idee, a instytucje są nośnikami, można powiedzieć, tak? Czyli te idee, te lewicowo-liberalne są złe dlatego, że noszą to, co noszą, a nie dlatego, że akurat głosi je, głoszą je loże, tak? Bo jakby loże się rozwiązały i przestały głosić, to przecież te idee nadal pozostawałyby szkodliwe, prawda? Więc tutaj na kontrze wobec trzech głównych formacji, które rządzą duchowością polską. No a tak się akurat składało, że po 1945 roku katolicyzm był, czy kościół jako taki, był postrzegany, zresztą w jakimś sensie słusznie, jako zapora przeciwko komunizmowi, prawda? To była ta instytucja, która jednak stawiała jakiś ograniczony, ale jednak jakąś barierę dla zdominowania nas przez komunizm, czyli pośrednio przez obce mocarstwo. I dla Polaków, nawet niekoniecznie wierzących, to Kościół był tym punktem oparcia i taką instytucją narodową. Drodzy Państwo, moja młodość zaczęła się od tego, że ja byłem w młodości socjalistą, oczywiście antykomunistycznym, niepodległościowym. Byłem w podziemnym PPS-ie przed 1989 rokiem, jako bardzo młody człowiek. I pamiętam jak dziś, że gdzie odbył się pierwszy zjazd Polskiej Partii Socjalistycznej, założycielski odbył się w Warszawie na Działkach, w takim domku do wynajęcia, ale pierwszy taki już formalny, odnowiony, odbył się w Podkowie Leśnej w kościele. W budynkach przykościelnych. Bo jeden z liderów tegoż podziemnego PPS-u miał znajomego księdza, który go tam wpuścił do tych budynków kościelnych. No, drodzy Państwo, był to zjazd Partii Socjalistycznej, czyli w założeniu, no, niekoniecznie ateistycznej, ale przynajmniej antyklerykalnej i jakiejś tam, no, umownie mówiąc, wolnomyślicielskiej, tak? I odbył się gdzie? No, w budynkach parafii. To jest symbol trochę tamtych czasów, ale to jest trochę również symbol roli Kościoła w tamtych czasach. Więc tutaj krytykowanie jest bardzo trudne, ponieważ utrwaliło się, że jest to instytucja narodowa, że to nie jest wyłącznie jedno z wyznań, tylko że jest to instytucja narodowa. I utrwaliło się także u ludzi, którzy być może niekoniecznie by się pod całym przesłaniem ewangelicznym podpisywali. No a jeżeli w Polsce, jeżeli się krytykuje wszystkie te trzy siły naraz, no to wiecie, to miejsca już niewiele zostaje, prawda? I tym może mało optymistycznym akcentem ja zakończę i będę prosił Państwa teraz o pytania. Proszę bardzo. Jeśli nie ma pytania, to może właśnie ogólnie mógłby Pan ocenić dzisiejsze ruchy narodowe, na przykład Ruch Narodowy Młodzież Wszechpolską, ONR,
no powiedzmy jeszcze jakieś takie środowiska wokół Brauna, wokół Korwina. Jak pan to ocenia ogólnie? Tak, zacznijmy może od tego, że środowiska Brauna i Korwina nie uważam za środowiska narodowe. Korwin jest nawet nie tyle liberałem, co w gruncie rzeczy libertarianinem tak naprawdę, a przynajmniej ma skłonności libertariańskie. A libertarianizm to jest taki wolnorynkowy anarchizm w gruncie rzeczy, prawicowy anarchizm, tak? Przynajmniej w tym, co mówi o państwie, o wspólnocie, o stosunku jednostki do wspólnoty. I tutaj to jest szalenie szkodliwe. To jest szalenie szkodliwe także dlatego, że część przesłania Korwina jest rozsądna, gdy na przykład broni pewnego konserwatyzmu obyczajowego, pewnego minimum konserwatyzmu obyczajowego jest potrzebne po prostu dla przetrwania wspólnoty, tak? No i tutaj zyskuje wiarygodność, tak? Czy krytykuje biurokrację, która jest unijną, która jest oczywiście czymś szkodliwym, ale jeżeli mówimy o całym przesłaniu korwinowskim, to jest to przesłanie liberalno-libertariańskie, a to w naszych warunkach zwłaszcza no, rozwala nam wspólnotę narodową w sposób, można powiedzieć, klasyczny. Notabene nie przypadkiem jest to, że wielu ludzi, którzy przechodzą przez Korwina, a potem lądują gdzie? W czymś w rodzaju Platformy Obywatelskiej albo Nowoczesna. I bo to jest realny korwinizm, tak bym to powiedział. Tak jak wiecie, w socjalizmie był ten socjalizm, ten idealny, do którego się odwoływali czasami opozycjoniści, ten prawdziwy i ten realny socjalizm, czyli Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i to, co realizowała PZPR, tak? Więc takim realnym korwinizmem to jest Platforma Obywatelska w gruncie rzeczy, która jest partią liberalną, przynajmniej była partią liberalną, teraz tam odkręcili w drugą stronę podobno, tak? Nie wiem, na czym to odkręcenie ma polegać, no ale nam za jakiś czas pewnie pan Schetyna wyjaśni, to już jest jego problem, ale Korwin jako liberał i libertarianin, a w najbliższym czasie, jak sięgniecie państwo najbliższego czasu, tam pisują także libertarianie tacy już zdeklarowani, typu Tomasz Cukiernik na przykład, to po prostu jest, to nie jest ruch narodowy. Ja nie mówię, że czasami nie ma w pewnych sprawach trochę racji, ale tam, gdy broni karę śmierci, ma na przykład rację, tak? Ale to nie jest ruch narodowy, tak? Nie każdy, który mówi rozsądne rzeczy, którym się zgadzamy, to jest narodowcem. To nie, tak nie jest. No Braun jest bardziej katolikiem niż Polakiem. Braun, niewątpliwie utalentowany reżyser, bardzo ciekawy człowiek, bardzo przyjemnie się z nim rozmawia, przynajmniej ja, rozmawiając z nim, miałem pewną satysfakcję intelektualną, jest to człowiek na poziomie. I jeżeli będzie oglądał ten program, to składam mu tutaj wyrazy uszanowania. No ale jednak jest to człowiek, dla którego prymatem jest interes Kościoła jako instytucji. Bardzo znana wypowiedź Grzegorza Brauna, że jeśli Polska ma się na coś przydać, to po to, żeby realizowała interes Rzymu w tej części Europy. No to jest jakby kwintesencją tego, co tutaj Braun ma do powiedzenia. A to jest tak, że interesy Kościoła jako instytucji ziemskiej mogą czasem być zbieżne z interesami narodu polskiego i na przykład w zaborze pruskim podczas XIX wieku były, prawda? Kiedy tutaj Prusy chciały zlikwidować i Polaków, i Kościół, no to tutaj interes Kościoła i interes Polaków był jakby zbieżny. Ale mogą być też czasami kompletnie rozbieżne, kompletnie rozjechane. Drodzy Państwo, ja przedstawię tu może taki przykład niepolityczny, ale taki za to, czy mało polityczny, ale za to taki przykład, który każdy może sprawdzić, idąc do większej biblioteki. W latach 30. mieliśmy bardzo niewielką emigrację do Danii, zarobkową, głównie na wyspę Lolland. To jest jedna z wysp duńskich. To była emigracja prości rolnicy, którzy tam sobie pracowali. Opiekunem tych rolników był ksiądz, który później ksiądz Ludwik Gościński, wówczas pod imieniem zakonnym znany i wówczas będący już takim no, co najmniej średnim funkcjonariuszem swojego zakonu, takim już funkcyjnym, duchownym. I on był opiekunem tych rolników na tej wyspie Lolland. On to opisał w swoich pamiętnikach. Pamiętniki się nazywają Rozstanie z Kościołem. Gościński jeszcze przed wojną porzucił Kościół, przystąpił do Zadrugi, no ale to już jest inny temat. Gościński oprócz do pomocy miał dwóch jakichś holenderskich duchownych i zauważył ciekawą rzecz, że wszyscy ci holenderscy duchowni systematycznie tępili te wszystkie elementy obrzędowości katolickiej tych Polaków tych na tym Lolandzie, które wiązały się z tradycją słowiańską. To znaczy tępili, wiecie, choinkę, czy tam pisanki, czy wieczerze wigilijną, tradycyjne potrawy i tak dalej. Oczywiście bez zarzutu sprawowali swoją posługę taką stricte, wiecie, kościelną, tam spowiedzi, msze i tak dalej, nie? To wszystko bez zarzutu, ale wszystkie te elementy wiążące nas z tą tradycją słowiańską starali się wyrugować w
taki czy inny sposób. I gorliwie też uczyli ich się i ich duńskiego. Po jakimś czasie Gościński porozmawiał z nimi, no, dlaczego tak czynią. Oni mu szczerze wyjaśnili, że intencją w interesie Kościoła jest to, żeby ci Polacy jak najszybciej zostali wynarodowieni i jak najszybciej stali się Duńczykami. Dlaczego? Bo Polakami być przestaną, ale katolikami pozostaną. A jako katolicy Duńczycy, pamiętajcie, że Dania jest krajem protestanckim od XVI wieku, tak? Więc jako katolicy Duńczycy będą mieli większe szanse oddziaływać na innych katolików Duńczyków, niż mieliby to zrobić jako katolicy Polacy. Bo będzie bariera kulturowa, a jak zostaną tymi dobrymi Duńczykami, to tej bariery kulturowej już nie będzie. Drodzy Państwo, to jest przykład w miniaturze, no bo ta emigracja była niewielka, ta wyspa Lolland jest przecież nieduża i można powiedzieć, to był drobny epizod. Ale zwróćcie Państwo uwagę, albo porozmawiajcie może z działaczami polskimi z Ukrainy i Białorusi. I co usłyszycie? Usłyszycie to samo, tylko w skali większej. Tam w większości wypadków, nie wszędzie oczywiście, ale w bardzo, bardzo licznych wypadkach, Kościół jest teraz czynnikiem albo ukrainizacji, albo białorutenizacji tych Polaków. I z punktu widzenia Kościoła jest to jakoś tam zrozumiałe. Ale z punktu widzenia, no, powiedzmy takiego, że my chcemy, żeby byli Polacy, tak? A nas interesują to, żeby Polacy byli, a nie tylko katolicy, tak? No to to już jest pewna, no, rozbieżność, ja bym powiedział, ewidentna, tak? Sam Gościński wyciągnął z tego wnioski i wnioski były takie, że wystąpił z Kościoła i poszedł do Zadrugi, tak? Ale później źle skończył, bo komunistą został, to jest jakby inna bajka. Ale to ilustruje to, co chciałem mówić tu w tej chwili. Więc tutaj Brauna nie uważam za ruch narodowy, jakkolwiek osobiście uważam, że to człowiek utalentowany, zdolny reżyser. Jego filmy ogląda się ciekawie i tutaj same superlatywy. Natomiast jeśli chodzi, drodzy Państwo, o ruch narodowy jako taki, no uważam, że błąd popełnił RN Zjednoczony, że poszedł do Kukiza, bo się roztopił w Kukizie, tak? I zakończyło się to tym, czym się zakończyło, tak? Że nie ma tam 6 posłów narodowców w Sejmie, tylko jest jeden winnicki poseł Ruchu Narodowego, który uczciwie, można powiedzieć, naprawił swój błąd i od Kukiza wystąpił, tak? Bo jeżeli chcę się być samodzielnym podmiotem, to trzeba ten sztandar mieć jakby, wiecie, wysunięty, a nie zwinięty, mówiąc tak obrazowo. Musi być jakiś podmiot, który jest aktywny na scenie i na którego ludzie się mogą jakoś orientować. I pod tym względem tutaj Winnicki ten sztandar przynajmniej obecnie trzyma. ONR i Młodzież, to Młodzież Wszechpolska, zdaje się, zdominowała ruch narodowy, co być może wynika z jej siły i zorganizowania, ale co też może też temu ruchowi szkodzić, bo przecież pamiętam wyraźnie, że przeciwko tej dominacji tam były głosy podnoszące się bardzo krytycznie. Jeżeli się chce mieć strukturę, no, ogólnonarodową właśnie, czyli taką dosyć jednak w miarę liczną, no to nie może się opierać wyłącznie na jednym środowisku, tak? W danym wypadku na Młodzieży Wszechpolskiej. ONR jest tutaj ruchem, jak na razie, wybitnie ruchem wychowawczym. Na pewno robi pożyteczną, dobrą robotę, ale on nie jest obecnie, przynajmniej nie jest na etapie takim, żeby działał politycznie, prawda? On obecnie działa wychowawczo, to jest szalenie ważne, ale chyba jednak przejście do polityki jest tutaj etapem koniecznym, moim zdaniem. No, w warunkach cywilizacji zachodniej człowiek chcący zmieniać rzeczywistość społeczną musi uczestniczyć w życiu publicznym, w rozumieniu także życiu politycznym. Ja nie mówię, że od razu ma startować do Sejmu, bo może wystartować do Rady Gminy i Rady Powiatu. I samorząd jest bardzo ważną dziedziną, zwłaszcza, że samorząd odpowiada czy za częściowo za kulturę w terenie. To, że bardzo często te placówki kulturalne są zdominowane przez, wiecie, jakichś tam lewaków czy lewicowych liberałów, to przecież z czego to wynika? No, wynika jednak także chyba i z tego, że nie ma tutaj tej konkurencji z naszej strony, takiej właśnie zorganizowanej. No, ale żeby ta konkurencja była, to trzeba, no, mieć listę, która będzie w tym samorządzie, a następnie mieć ludzi, którzy, powiedzmy sobie, przejmą Gminny Dom Kultury, czy przejmą Komisję Kultury i Oświaty w danej gminie, czy w danym powiecie, no to jest elementarz, prawda? Więc trzeba działać politycznie. Polityka najpierw, jak mawiał Charles Maurras, teoretyk nacjonalizmu francuskiego. Czasem warto się odwołać do klasyki.
I to jest rzecz, jeżeli mówimy o samym ONR-ze tutaj. Co nam jeszcze zostało? Zostały nam chyba, jeżeli mówimy o ruchu takim ściśle narodowym, no co, nasze środowiska zadróżne, tak? No ja, wiecie Państwo, nemo iudex in sua causa, tak? Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Jak mawiali starożytni Rzymianie, ja o Niklocie nie chcę tu opowiadać, bo byłbym oczywiście nieobiektywny. Państwo natomiast sami wiecie lepiej, jak wygląda siła NSZ II, no bo Państwo to NSZ II tutaj tworzycie, więc też nie ma sensu, żebym ja to opowiadał, tak? Jesteśmy, przyznajmy to, jesteśmy środowiskiem niszowym, aczkolwiek muszę powiedzieć, że pamiętam, jak ja się zainteresowałem Stachniukiem pod koniec lat 80. XX wieku, jako bardzo młody człowiek, to w gruncie rzeczy interesowali się pojedynczy ludzie. Na początku lat 90. to dosłownie było kilka osób, które coś o tym wiedziały, paru naukowców, jak profesor Grot, Bogumił Grot, obecnie już profesorem emeritus Uniwersytetu Jagiellońskiego, który tam zaczynał swoje badania w gruncie rzeczy na wówczas. Istniała po niemiecku praca doktora Potrzebowskiego, Stanisława Potrzebowskiego, jakieś tam nieliczne, jakieś przepisywane tłumaczenia krążyły w środowisku. Bardzo niewiele literatury. Teraz pojawiło się sporo literatury, zarówno naukowej, pojawiły się jakieś pozycje popularne, pojawiło się jednak więcej również źródeł, z których można korzystać, no bo chociażby podstawowe teksty Stachniuka zostały wydane powtórnie, prawda, dzięki wydawnictwu Toporzeł. Także przez te minione 25 lat jednak, jeżeli mówimy o wprowadzaniu tej myśli zadróżnej w obieg intelektualny narodu polskiego, to postęp się dokonał, panowie, ewidentny. Proszę o następne pytanie. No może powie pan właśnie, w jaki sposób NSZ II powinna tak jakby w jaki sposób wyjść z tego marginesu, żeby być bardziej znana właśnie jak te inne ruchy, o których tutaj wspominaliśmy? Gdybym wiedział, jak wyjść z marginesu, to tę receptę zastosował do Stowarzyszenia Niklot, które też jest na marginesie. Wydaje mi się jednak, że i to jest coś, co my też staramy się w Niklocie jakoś tam realizować, że powinniśmy współpracować z pokrewnymi nam ruchami, także ruchami narodowymi, także tymi narodowymi katolikami. Były głosy ze strony środowisk takich ortodoksyjnie, czy ortodoksyjnie zadróżnych, czy osób, powiedzmy, czytałem, ortodoksyjnie rodzimowierczych, że my robimy źle, że na przykład wspieramy ruch narodowy. Ja uważam przeciwnie. Drodzy Państwo, jesteśmy w sytuacji takiej, w której ta europejska lewica liberalna ma ideę likwidacji narodu jako bytu. Sprowadzenie narodu do poziomu ciekawostki folklorystycznej. Że wiecie, że są jakieś tam języki, że są jakieś tam folklory, że są jakieś tam jeszcze, powiedzmy, muzea, które coś tam mniej czy bardziej przyfastrygowaną do ideałów europejskich tą tradycję kulturalną kultywują, ale w gruncie rzeczy celem Unii Europejskiej jest stworzenie takiej kulturowej papki, likwidacji narodu jako podmiotu i stworzenie takiej masy Europejczyków bez silnej tożsamości. I tutaj na to idą olbrzymie pieniądze, zresztą coś o tych pieniądzach niedawno usłyszeliśmy wszyscy, a przynajmniej wszyscy, którzy oglądają telewizję i słuchają wiadomości, no bo przecież przypomnijmy sobie deklarację światowego spekulanta George'a Sorosa, który mówił, ile to tych pieniędzy włoży, czy tam w Komitet Obrony Demokracji, czy tam w coś, czy w jeszcze coś innego, prawda? Zresztą te pieniądze kładzie nie od przedwczoraj, kiedy o tym wszyscy usłyszeliśmy w telewizji, tylko od samego początku. No sprawdźcie sobie Państwo, od kiedy działa w Polsce Fundacja Stefana Batorego, tak? Z czyich pieniędzy jest utrzymywana i co finansuje, tak? To nie jest żadna wiedza tajemna, tylko to sobie wszystko można posprawdzać, jeżeli ma się trochę czasu i dostęp do internetu. Także wobec takiego zagrożenia, wobec takich sił, niestety, ale trzeba się jakoś łączyć. To znaczy pewna współpraca zadaniowa jest tutaj koniecznością, uważam, przy zachowaniu oczywiście własnej tożsamości, to znaczy przy zachowaniu własnych struktur, własnych wydawnictw, jeżeli takowe istnieją, tak, czy tam własnych stron internetowych, tak. Ale nie można, moim zdaniem, nie można zamykać się w wieży z kości słoniowej. A jeszcze robić takiego wrażenia, że się człowiek zamyka w tej wieży z kości słoniowej, żeby pluć na wszystkich z góry. To wiecie Państwo, w ten sposób się nie zwycięża, tak? I się w ten sposób nie zyskuje zwolenników.
Dlatego ja uważam, że jakaś taka współpraca zadaniowa z tymi, nawet tymi narodowymi katolikami jest pożądana w ograniczonym zakresie, ale jednak ze względów na to, że można zrobić coś pożytecznego w większej liczbie, a my sami moglibyśmy akurat zrobić tego znacznie mniej albo wcale. I to nie tylko dotyczy, wiecie, spraw takich wybitnie, powiedzmy sobie, politycznych. Przykładowo, od kilku lat nasze środowisko podejmuje sprawę Janusza Walusia, to był Polak, który zastrzelił komunistycznego terrorystę w Republice Południowej Afryki i tam do dzisiaj siedzi. I my podejmujemy trochę ze względów takich, że człowiek zrobił rzecz pożyteczną, no bo likwidacja komunistycznego terrorysty jest rzeczą pożyteczną oczywiście. Ale też dlatego, że dał przykład właśnie tego, że jest, chociaż on jest, Waliusz jest wierzącym katolikiem, żeby było jasne, ja z nim koresponduję od szeregu lat, także ja to po prostu wiem, to jednak dał wyraz właśnie aktywnego podejścia do życia, zdolności do poświęceń, wytrwałości w broni swoich przekonań do tej pory i także dlatego, że ten przykład tej Republiki Południowej Afryki jest dobrym przykładem na ilustrację, na słuszność pewnych tez Stachniuka. RPA, która była krajem olbrzymiego sukcesu cywilizacyjnego, stworzyli kalwini. Ci burowie, czyli ci, wiecie, chłopi holenderscy, to byli kalwini. Biali, anglosascy, protestanci. Stworzyli kraj, który no, przodował we wszystkim. Tak? W momencie, gdy zaczął nim rządzić inny element kulturowy, cywilizacyjny, wyznający zupełnie inne ideały, no to ten kraj zaczął niesłychanie szybko zjeżdżać ze swojej pozycji. Oczywiście nadal on góruje nad jakimś tam Mozambikiem, no bo wiecie Państwo, że spadają z wysokiego konia, tak? Więc to ten upadek trochę potrwa. Ale wszyscy obserwatorzy zwracają uwagę, że ten upadek postępuje, także to RPA jest jakąś taką ilustracją słuszności tutaj koncepcji Stachniuka. I teraz tak, no, gdybyśmy tylko my sami, powiedzmy sobie, organizowali te demonstracje, pikiety czy inne listy, no to tam powiedzmy zgromadzilibyśmy te kilkadziesiąt osób, powiedzmy w Warszawie, tak? No ale w momencie, jak zaczęliśmy to organizować tam wspólnie, no to jednak ten odgłos był troszkę większy, tak? I jeżeli powiedzmy, nie wiem, zrobiłem... Można to obejrzeć w YouTubie, tam zrobiliśmy program filmowy razem z Centrum Edukacji po Wiśle i spotkanie z autorem książki, z panem Zichlarzem, autorem książki o sprawie Walusia. No to zrobiliśmy wspólnie dobrą robotę i mniej istotne jest to, że akurat Centrum Edukacyjne po Wiśle to są zdeklarowani katolicy, bo w tym momencie to nie ma znaczenia. Ma znaczenie to, że chcieli tutaj pomóc Januszowi Walusiowi, któremu i my pomagamy, tak? I ja uważam, że tutaj ta współpraca jest jakby niezbędna. Natomiast powiem uczciwie, nie wiem, czy środowiska zadrużne powinny budować własną siłę polityczną, czy powinny również w sensie wyborczym tę siłę polityczną starać się zdobyć wspólnie z innymi środowiskami narodowymi, bo to będzie też zależało od, no, z jednej strony gotowości tamtej strony, powiedzmy, do współpracy, ale też od ogólnych nastrojów społecznych, no i od tego również, ile my jako naród mamy czasu. To znaczy, czy będzie tak, że te czynniki wrogie polskiej niepodległości, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, tu mówię z jednej strony o imperializmie niemieckim, prawda, który jest obecnie realizowany za pośrednictwem instytucji unijnych, a z drugiej strony imperializmie moskiewskim, którego mamy tutaj przykład recydywy ewidentnej, czy one, powiedzmy, popadną w taki kryzys, że nie będą groźne, bo to jest oczywiście możliwe, czy one jednak no, swoje programy zaczną realizować. I wtedy jest pytanie oczywiście, ile my jako naród mamy czasu, tak? No tego nie wiemy. Proszę o następne pytanie. Ja może zadam jeszcze, żeby tutaj się Państwo ożywili, może też zadadzą. No w sensie, jaką siłę NSZ II, jako ten taki ruch słowiańsko-narodowy, ma w porównaniu z tego typu samymi organizacjami na przykład w Skandynawii czy na Zachodzie? Czy jak wielki jest w porównaniu z tamtymi organizacjami? Proszę Pana, no my jesteśmy, nawet jeśli Pan by dołączył, powiedzmy, czy Niklot, czy Rodzimą Wiarę, która też czerpie ze Stachniuka, chociaż jest organizacją, związkiem wyznaniowym, my jesteśmy jednak zdecydowanie słabsi. Proszę zwrócić uwagę, że ASATRU, które jest takim właśnie nacjonalistyczno-konserwatywnym ruchem religijnym skandynawskim, no to na Islandii nie tak dawno podano, że było, jest drugim wyznaniem po luteranizmie. No fakt, Islandia jest krajem małym, tam jest 500 000 mieszkańców, tak? No tam łatwiej może, tak?
a Satru tam czerpie z tych tradycji, które oni mają, no, można powiedzieć, na co dzień, tak? Mają w programie szkolnym zapewne. Więc tutaj jest im może trochę łatwiej, ale to pokazuje jednak różnicę. Na Litwie, gdzie Romuwa jest zarówno ruchem społecznym, jak i związkiem wyznaniowym, no Romuwa ma program telewizyjny, prawda? No, wiecie Państwo, tutaj, czy przynajmniej miała, tak? No, może jest też tak, że w skali kraju, który miał przerwę jednak w historii, to jest też troszkę łatwiej, bo wtedy każdy wyrazisty myśliciel łatwiej trafia do Panteonu Narodowego. Litwa wydała znaczki z Wydunasem. Wydunas, czyli Wilhelm Storosta, to jest taki ideowy prekursor, można powiedzieć, nacjonalistycznego neopogaństwa litewskiego. Znaczy był, bo już tam nie żyje, tak? Wydunas to lata, pierwsza połowa XX wieku, mówiąc najogólniej, tak? No wiecie Państwo, jakby Poczta Polska wydała znaczek z Janem Stachniukiem, to podejrzewam, że w następnej chwili Gazeta Wyborcza by, że tak się wyrażę, zrobiła tutaj krzyk taki, że podniósłby się, nie wiem, obleciałby całą ziemię. Więc i to właśnie takie drobne fakty pokazują Panu, że w porównaniu z niektórymi, jak mówię, niektórymi krajami jesteśmy tutaj bardzo, bardzo do tyłu. Słabo znam sytuację Francji, no ale tam nowa prawica francuska, te jej skrzydło neopogańskie. Mówię to, co jest skupione wokół Alaina de Benoist, czy powiedzmy było skupione wokół Alaina de Benoist i pewnych jego, powiedzmy, przedsięwzięć. Tak? Tutaj mówię o Gresie, tutaj mówię o funkcjonującym w ramach przez pewien czas Frontu Narodowego środowisku, prawda, bo ono tam przecież też funkcjonowało. No to był ruch bardzo poważny i ideowo i powiedzmy także mający wpływ na poważną siłę polityczną, no bo Front Narodowy no, jest poważną siłą polityczną. Tak? No my tutaj czegoś takiego nie mamy, chociaż wydaje mi się, że sytuacja Francji jest na tyle skomplikowana, że tam mogą się nie pocieszać tym, że mają jakieś tam sukcesy, bo jednak nie przełamali dominacji tej lewicy w zakresie dominacji w kulturze, a wizja urzeczywistnienia tego, o czym pisał Jean Raspail w swoim Obozie Świętych, nie wiem, czy ktoś z Państwa czytał tą książkę, to jest taka wizja, że Francja zostaje zalana przez trzeci świat, mówiąc najogólniej, no to się zaczyna spełniać na naszych oczach. Także jakiekolwiek sukcesy, czy Gresse, czy Alaina de Benoist, mają walor dość ograniczony, ja bym powiedział, dość ograniczony wobec tego, że emirat Paryża przybliża się moim zdaniem wielkimi, wielkimi krokami. Ale nawet w porównaniu z tą Francją zdominowaną przez lewicę, my też tutaj jesteśmy jednak chyba zdecydowanie słabsi. Co paradoksalnie moim zdaniem wywodzi się z tego, że no, w okresie komunizmu jednak ten Kościół był tym punktem oporu wobec komunizmu i on jest nadal tak postrzegany, chociaż się minęło 25 lat. I tutaj te rzeczy mogą wpływać. Również i to, że ci nasi komuniści, czy powiedzmy sobie tam członkowie PZPR, to oni byli w sensie takim obyczajowym, oni byli dość rozsądni, oni byli na ogół dość konserwatywni. Zwłaszcza, że niesłychanie często było tak, że oni byli w gruncie rzeczy ideologiczną partią władzy, a nie, wie pan, ideowcami komunistycznymi. Natomiast niewątpliwie lewacy francuscy są ideowcami w ogromnej większości, prawda? Co sprawia, że są bardziej niebezpieczni, bo oni naprawdę wierzą w te brednie i oni chcą je realizować, tak? A nasi nie mieli jakichś tego rodzaju pomysłów, wie pan, przebudowy seksualnej tożsamości gatunku ludzkiego na przykład, prawda? Które ma ta zachodnia lewica, tak? Pod tym względem tutaj nasze komuchy i postkomuchy były dość konserwatywne paradoksalnie i dość rozsądne. Także nawet ta lewica u nas wygląda troszkę inaczej. I może też dlatego nie ma, można powiedzieć, trochę klimatu na tak radykalną krytykę tego, co za druga krytykuje. Jesteśmy trochę innej rzeczywistości społecznej. Ale to, wiecie, to już jest pytanie bardziej dla socjologa, politologa, tak? To ja mogę tylko o swoich intuicjach mówić i to właśnie robię. Proszę o następne pytanie. Drodzy Państwo, jeżeli pytań nie ma, to ja ze swojej strony chciałem bardzo serdecznie podziękować. Na koniec chciałem powiedzieć tylko, że istnieje na temat, o którym mówiłem, już dość poważna literatura, także naukowa i korzystając z możliwości zareklamowania tutaj przed Państwem,
No, chciałem przypomnieć dla osób, Państwo to pewnie znacie, ale osoby, które będą być może tego słuchać niekoniecznie, istnieją prace profesora Bogumiła Grota z taką bardzo fundamentalną pracą, jaką jest Religia, Cywilizacja, Rozwój wokół idei Jana Stachniuka z Kraków 2003, będący naukową monografią dorobku Zadróżnego. Istnieje wydana w tym roku praca doktora Potrzebowskiego, która jest popularnym ujęciem Zadrugi, to się nazywa Słowiański Ruch Zadruga, Szczecin 2016, i napisana jednak z zachowaniem aparatu naukowego. To praca w założeniu popularna, ale z zachowanym aparatem. Więc to praca szczególnie pożyteczna. Istnieje kilka mniejszych prac, które ten temat poruszały, zarówno naukowych, jak i popularnych. Istnieje pismo Trygław, które wydaje nasze środowisko i te numery są dostępne w niektórych bibliotekach naukowych Polski, a również jakieś tam można za naszym pośrednictwem także uzyskać. Pierwsze numery są też w internecie, takich, których już nie ma prawie w wersji papierowej, to są w internecie na naszej stronie internetowej. Także jest jakaś literatura, jak mówię, zarówno naukowa, jak i taka ściśle popularna. I to, co mówiłem, nie jest jakąś wiedzą tajemną, to są wszystko rzeczy, które można doczytać, sprawdzić i wszystkie one mogą być przedmiotem dyskusji, do czego ja Państwa bardzo serdecznie zachęcam. Dziękuję Państwu.